pewnością więcej niż raz w życiu słyszeliście o najwyższej górze świata Everest, która od lat fascynuje ludzi próbujących zdobyć jej szczyt i o takich, którzy stracili życie podczas tej próby. Ale czy słyszeliście o wpływie na środowisko, jaki powodują turystyczne wyprawy na Everest? Jak dużo wiecie o tym, jak wpływa to na społeczność Sherpów? Pewnie bardzo mało, prawda? Nie przejmujcie się, po obejrzeniu tego filmiku będziecie ekspertami w tym temacie. Jest bardzo prawdopodobne, że znacie dane, o których uczymy się w szkole, że Mount Everest jest najwyższym szczytem Ziemi o wysokości prawie 8849 metrów, że znajduje się w Himalajach między Chinami i Nepalem i że po raz pierwszy został zdobyty 29 maja 1953 roku przez Tenzinga Norgaya i Edmunda Hillarego. Być może nie wiecie, że ta fascynująca góra znana jest również w Nepalu jako Sagarmatha czy Chomolungma w Tybecie i w Chinach i że jej ekscytująca atrakcja kosztowała życie ponad 235 osób, w tym spinaczy i mieszkańców, chociaż dokładna liczba zmarłych wciąż jest nieznana, gdyż nie wszyscy ludzie, którzy próbują się na nią wspiąć, rejestrują się zanim to zrobią. W rzeczywistości, tworząc ten film, odkryliśmy, że eksploatując ten obszar za pomocą Google Street View można znaleźć trasę, która pozwala nam uniknąć odnalezienia ciał około 200 nieszczęśliwych ofiar. Zasadnicze przyczyny tych zgonów wynikają z ciśnienia i wdychanego zimnego powietrza, które w tym punkcie spada do -62 stopni Celsjusza, co najczęściej powoduje uduszenie lub hipotermię. Oczywiście inną przyczyną jest spadek z dużej wysokości. Ze względu na to wszystko Everest ma sławę najbardziej zabójczej góry na Ziemi. Zdobycie szczytu jest jednak niezwykłym osiągnięciem, zarówno osobistym, jak i historycznym, dlatego każdego roku wielu wspinaczy stara się tego dokonać. Turystyka górska przynosi tamtejszym mieszkańcom znaczną korzyść ekonomiczną, ponieważ wielu z nich to eksperci i wspinacze, którzy pomagają turystom w ich podróży na szczyt. Ci ludzie znani są jako Sherpowie. Aby dać Wam wyobrażenie o opłacalności wspinaczki w Nepalu, porozmawiajmy o liczbach. Minimalna cena wejścia na górę na własną rękę wynosi około 30 000 dolarów. Teraz wiadomo, dlaczego wielu woli robić to potajemnie i nie rejestrować się. Istnieje jednak kilka biur podróży, które oferują usługę wspinaczki z przewodnikiem, a wtedy kosztuje to 60 000 dolarów. Ponieważ praktycznie wszystko dziś dotyczy pieniędzy i wyłączności, istnieje również usługa VIP, która obejmuje połączenie internetowe i telefon przez cały czas wyprawy, ale wtedy koszty wzrastają do 90 000 dolarów. Nie dziwi więc, że wielu mieszkańców miasta, w większości bez wykształcenia, ponieważ droga do najbliższej szkoły zabiera dzieciom do 6 godzin dziennie, decydują się poświęcić temu biznesowi, nawet jeśli oznacza to ryzykowanie własnego życia. Dla wielu osób wysokie koszty, które muszą zapłacić turyści, wydają się absurdalne, jednak obowiązkowe taryfy od 11 do 25 tysięcy dolarów są miarą, którą rząd nepalski ustalił w celu przeciwdziałania ogromnym szkodom wyrządzonym przez turystykę górską, ponieważ na całej górze roznoszone są dziesiątki ton śmieci, które wspinacze zostawiają za sobą, nie wspominając już o ponad 200 zwłokach zamrożonych gdzieś po drodze. Niestety środki te nie są wystarczające. Na szczęście jest człowiek, który poświęcił kilka lat swojego życia na ekologiczny projekt oczyszczania najwyższej góry na planecie. Jego imię, które nawiasem mówiąc oznacza ukochany przez wszystkich, to Apa Sherpa, ale jest on również znany jako Super Sherpa. Czemu? Cóż, wystarczy powiedzieć, że ma rekord i 21 razy wspiął się na Everest. Ten 58-letni Nepalczyk urodził się jako Lakpa Tenzing 20 stycznia 1960 roku w mieście Thame. Podobnie jak ogromna większość dzieci urodzonych na tym obszarze wiejskim, Apa również musiał stawić czoła ogromnym trudnościom związanym z chęcią nauki, ponieważ musiał poświęcić długie godziny, aby dostać się do szkoły. Jak wspomina w swoim krótkim filmie dokumentalnym Loved by All the Story of Apa Sherpa. Jednak ani siła, ani impuls, który matka przekazała mu do kontynuowania nauki, nie wystarczyły, ponieważ po śmierci ojca, kiedy Apa miał zaledwie 12 lat, musiał opuścić szkołę i przejąć obowiązki rodziny. Tak więc podobnie jak wielu innych mężczyzn urodzonych w jego wiosce, stał się znanym alpinistą. Po 3 próbach zdobycia szczytu Apa w końcu dotarł do najwyższego punktu Everestu 10 maja 1990 roku obok Petera Hillarego, syna Edmunda, jednego z pierwszych 2 mężczyzn, którzy weszli na górę, a to był w ogóle początek jego wypraw i sukcesów. Jeden z nich wiele znaczył w życiu Apy. 21 maja 2009 roku Nepalczyk, ukochany przez wszystkich, pobił własny rekord, gdy wszedł na górę 19 raz. Ale co najlepsze, dokonał tego w ramach projektu ekologicznego Eco Everest, który ma na celu oczyszczenie góry i podniesienie świadomości na temat ogromnego wpływu na środowisko, jaki turystyka górska generuje każdego roku w tym fascynującym punkcie planety. Tylko podczas tej ekspedycji zespół Apy zszedł z góry z 5 ogromnymi beczkami pełnymi śmieci. Od tego czasu projekt był przeprowadzany okresowo, przynosząc coraz lepsze wyniki i stając się coraz bardziej znany na świecie. W 2012 roku ekspedycja została przeprowadzona po raz pierwszy wzdłuż całego wielkiego szlaku Himalajów, a zespół zebrał ponad 13 500 kg odpadów. Jak widzicie, ciekawcy są ludzie, których cel wspinaczki na Everest wykracza poza ego i sławę. Co myślicie o tym człowieku? Czy byliście świadomi tego niezwykłego projektu? Czekamy na Wasze opinie. Do usłyszenia!